Podoba mi się plac zabaw, dlatego że jest tutaj taki statek piracki. Koszt całej inwestycji około 430 tysięcy złotych. Bardzo bezpieczny, profesjonalnie zrobiony, kilkanaście zabawek. Teren wokół tego placu będziemy w najbliższym czasie też zagospodarowywać, tak żeby stworzyć tutaj takie miejsce do rekreacji. Staramy się jeszcze o środki na to, ale być może częściowo w tym roku, częściowo w przyszłym to się uda. W tym roku planujemy kolejny plac zabaw, będzie budowany przy ulicy Czarnieckiego, jeszcze w bieżącym roku oddany do użytku i w przyszłym ostatni z tych trzech większych placów. A niezależnie od tego, miasto również angażuje się w budowę mniejszych placów zabaw. Powstał w ubiegłym roku taki przy szkole numer 5 podstawowej, w tym roku będzie przy szkole numer 6. Także miasto na koniec roku bieżącego będzie miało już 4 place zabaw, 2 większe i 2 mniejsze. Podoba mi się plac zabaw, bo jest dużo zabawek. Mamy z tego placu piękny widok na jeziorko, które, tak jak słyszałem z ust pana prezydenta, w niedługim czasie ma zostać zagospodarowane, uporządkowane. Dzieci sądzę, że będą tu czuły się bardzo dobrze, bo do tej pory, tak jak obserwowałem, przez 20 lat nie miały miejsca zabaw tu na osiedlu. Ani na jednym, ani tutaj na drugim. Często miejscem zabaw, rekreacji były klatki schodowe. A tu będą mogły wyszaleć się, bo człowiek, gdy jest zdrów, gdy czuje się w pełni sił, to łatwiej też i o ten aspekt duchowy troszczyć się i go rozwijać. I życzę wszystkim korzystającym, dzieciom i ich rodzicom, by ćwiczyli swoje ciało, ale także by w tym zdrowym ciele był zdrowy duch, rozwijał się i wyrastali zdrowi ludzie, zdrowi Polacy, zdrowi obywatele naszego miasta. A dzięki temu też i miasto pięknieje. Restauracja, podają pizzy i frytki. Dzieci mają teraz symulowany rozwój bardzo dobrze, właściwie nie tracą czasu pod blokiem na huśtawkach, także tutaj pięknie to wszystko wygląda, bezpiecznie. Uważam, że jak najbardziej plus dla miasta, pana prezydenta, że i oczywiście dla nas, że mogliśmy, że ktoś nas posłuchał, nasz głos został wysłuchany i spełniony. Od wielu lat walczyłam o budowę profesjonalnego, ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci. Bardzo się cieszę, dlatego że to jest jak gdyby taki początek i wydaje mi się, że tych placów zabaw, zgodnie z tym, co pan prezydent obiecał, będzie więcej w Ciechanowie. Ten jest jak gdyby takim pierwszym, który daje jak gdyby nam takie fajne spojrzenie na to, że w Ciechanowie będzie coś fajnego się działo dla dzieci. Myślę, że tutaj będą też się angażowali rodzice, którzy wydaje mi się, że będą towarzyszyli dzieciom w tych właśnie fajnych zabawach. Ja też usłyszałam taką fajną obietnicę, że plac zabaw powstanie na Śmiecinie i w miejscu, które ja sobie wymarzyłam, czyli przy basenie. Także wydaje mi się, że dzieci w Ciechanowie będą wreszcie miały miejsce do godnego, fajnego wypoczynku, do relaksu i do zabawy, a rodzice wydaje mi się, że wreszcie będą szczęśliwi, że w Ciechanowie też coś fajnego się dzieje.